Dorota Szelongowska ekscytuje się nową kuchnią dwa razy większa od sypialni, foto. Dorota Szelongowska to znana szerokiej publiczności osobowość medialna, prezenterka telewizyjna i projektantka wnętrz. Jej programy telewizyjne cieszą się dużą popularnością, widzowie lubią oglądać. Jak specjalistka przeprowadza metamorfozy wnętrz, odmieniając wygląd domów i mieszkań uczestników. W końcu przyszedł też czas na jej nowe, własne cztery kąty. Ma więc okazję podzielić się z fanami. Jak urządza swoje mieszkanie? W ostatnim poście na Instagramie skupiła się na kuchni. Uwielbiam się przeprowadzać, to mój drugi nauk po paleniu. Ale tym razem poczułam jeszcze, że chcę mniej i prawdziwiej. Wiem, że to brzmi pretensjonalnie, ale nic nie poradzę. Moje poprzednie mieszkanie było za duże i za luksusowe. To, w którym mieszkam teraz, dużo bardziej do mnie pasuje. Czuję się jak w domu. Po prostu. Skrzypi podłoga. Są krzywe ściany i stara klatka schodowa, napisała na Instagramie Dorota Szelongowska. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Przeprowadzka wyszła z fazy planowania w fazę urządzania. Na pierwszy ogień poszedł salon. Prezenterka pochwaliła się efektami na swoim Instagramie. Pomieszczenie utrzymane jest w stonowanych barwach. Dominują kremowe biele oraz drewno. W drewnianej biblioteczce kobieta ułożyła książki, kolorystycznie. A do czytania przygotowała wygodną sofę lub szezlong. Całość wygląda naprawdę przytulnie. Łatwo wywnioskować, że Dorota Szelongowska poświęciła wyjątkowo dużo uwagi projektowaniu swojej kuchni. Z opisu wynika, że właśnie to pomieszczenie będzie tętniącym życiem sercem całego domu. Zdjęcie prezentuje ulubiony mebel Doroty. Jest to ogromna meblościanka z szafkami, szufladami i regałami na ścianie. Całość łączy w sobie czerń i jasne drewno. Na otwartych półkach, małych, większych, szerszych i węższych, poukładane są różne kolorowe miski, talerze, szklanki, kubki, garnki oraz inne kuchenne przybory. Sztućce może chować w 8 szufladach. Podłoga wyłożona jest kafelkami z ludowym wzorem. Najulubieńszy mebel w kuchni. To chyba moje pierwsze mieszkanie z osobną kuchnią. Może to jakaś tęsknota za dzieciństwem, bo moja mama nigdy nie uznawała żadnych aneksów. Kto to widział? Więc mam teraz nawet nie kuchnię, ale kuchnisko, z 15 metrów kwadratowych. Za to sypialnia ma może 6. Ale warto było. Chcecie więcej zdjęć? Choć zdjęcie kuchni nie zdradza zbyt wiele, można zaryzykować stwierdzenie, że z pewnością robi wrażenie. To samo uważają jej obserwatorki. Tylko jedna z nich zwróciła uwagę na jej zdaniem drobne, niepraktyczne szczegóły. Ja już widzę kurz w każdej miseczce. Mebel oczywiście piękny, też mam dużą kuchnię, ale szafki wszystkie zamknięte. Tego projektanta wnętrz nie przewidziała?